Witam bardzo serdecznie w Skola Progenium. Choć oryginalnie nie chciałem zagłębiać się w ten temat, chcę dodać coś jeszcze odnośnie potencjalnego pochodzenia Johna Grammaticusa, nieśmiertelnego agenta organizacji kosmitów, o którym niedawno wypuściłem film. W trakcie przygotowywania do tego materiału natrafiłem na kilka kolidujących sobą faktów, kilka luk w narracji, których nie jestem w stanie pominąć i muszę zapełnić je teoretyzowaniem. Domyślam się, że w dużej mierze może to być raczej wada tego, w jaki sposób pisana jest herezja Horusa, przez wielu autorów reprezentujących inne umiejętności i skupienie na innych detalach. No dobra, Games Workshop chce, żeby John był na makrak, żeby dźgnąć Wolkana, ale nikt nie każe albo zabrania dodać autorowi statu o tym, jak John lubi zapach napalmu o poranku, czegoś, czego w teorii nie powinien znać. Niemniej jednak nie byłbym sobą, gdybym nie chwycił się jakiegoś losowego statu i na jego podstawie stworzył 20-minutowy film. Także zacznijmy od ustalenia niepodważalnych faktów, które nie wynikają z losowych statów czy ust niewiarygodnych narratorów. Faktem jest to, że John był perpetualem, choć nie był nim od urodzenia, a stał się nim w dzięki pewnej interwencji Xeno. Jedyną jego naturalną zdolnością była psionika. Wiemy też, że John osobiście znał Erdę, jak również Olaniusa, ale jednocześnie poznał je dopiero po zakończeniu wojny o unifikację, prawdopodobnie w związku ze swoją pracą dla Kabały. Wiemy też, że pomimo wszelkich ingerencji, John pozostaje człowiekiem. To są jedyne fakty, których możemy być pewni, które są powtarzalne w kilku miejscach lub stanowią jakiś główny element fabuły. Teraz przejdźmy do niedomówień i bardziej kłopotliwych faktów. Czy osobowość, a właściwie tożsamość Johna jest prawdziwa? Skąd Eldarowie, w teorii Kabała, ale wielokrotnie powtarza się, że to Eldarowie go wskrzesili, skąd Eldarowie wytrasnęli ludzkie ciało? Czy ta metoda jest możliwa do replikacji? Czemu John, a nie jakiś znany, legendarny Eldar? Spróbujemy odpowiedzieć na kilka z tych pytań. No, odpowiedzieć to trochę za dużo powiedziane. Będziemy snuć teorie. Pierwsze z tych teorii będą wokół faktu, że John jest w nowym ciele. Często pomijanym faktem jest to, że ciało Johna nie jest jego własnym. Choć nie jest to powiedziane wprost, w książce Legion pojawia się następujący cytat. To nie było ciało, z którym się urodził, ale przynajmniej udawało, że jest z Kaukazu, gdzie pierwszy John Grammaticus się urodził na koniec 29 milenium. Można to interpretować, że ciało Johna zostało jakoś zmienione, ale bardziej brzmi to, jakby dusza, świadomość Johna zostały umieszczone w całkowicie nowym ciele. Jeśli faktycznie mowa tu o modyfikacji, czy to permanentnej, czy chwilowej, jak przy użyciu polimorfiny, temat można względnie porzucić. Po prostu losowy cytat o tym, że wygląda inaczej niż wyglądał dawniej. Okej, tylko dziwne, że tylko raz pojawia się adnotacja o tym, że John może wyglądać inaczej. No, ale okej. Co jednak, jeśli ten cytat mówi o całkowicie nowym ciele? No i dobrze, wtedy pojawia się kolejne pytanie. Skąd wzięło się to ciało i skąd wziął się w nim John? Zacznijmy od mniej ciekawego pytania, czyli skąd wzięło się ciało? Opcje są dwie. Mniej ciekawe jest sztucznie wyhodowane ciało przez Kabałę. Wiele raz stanowi tę organizację. Jestem pewien, że nie jedna była zdolna do wyhodowania ludzkiego ciała. Chociażby mniej przyjaźni kuzyni Asuriani, Drukari, bo chociaż wiemy, że światostatkowcy byli członkami Kabały, to o Mrocznych Eldarach nie wiemy za bardzo nic. Oznaczałoby to, że ciało, albo po wprowadzeniu duszy, zostało zmodyfikowane, aby dopasować się do pochodzenia Johna, lub zostało specjalnie przygotowane do tego celu. Obie opcje są tak samo prawdopodobne i tak samo trudno je potwierdzić. Oczywiście, ciało mogło też się formować podczas tego całego procesu wskrzeszenia Johna, ale tak naprawdę sprowadza się do tego samego. Chcę też tu zauważyć, że nieśmiertelność Johna była raczej wynikiem wprowadzenia duszy do ciała, a nie że zostało ono zaprojektowane jako nieśmiertelne. Gdyż ponownie widzielibyśmy raczej całą armię nieśmiertelnych ludzkich agentów Kabały. Drugim, głównym źródłem ciała dla Johna mogło być istniejące już ciało. Ta teoria, przyznam, że w dużej mierze zapełnia wszelkie luki, jakie tworzy istnienie Grammaticusa. Kabała porwała działającego już perpetuala, co wyjaśnia, dlaczego nie mają ich więcej, wymazała mu wspomnienia, a następnie wgrała w to ciało tożsamość Johna. Tożsamość, którą myśleli, że będą mogli kontrolować. Jest precedens, jest technologia na takie działania. Wielokrotnie pojawiają się osobnicy, których wspomnienia stały zablokowane, całkowicie bez ich wiedzy, lub którzy niejako stali się marionetkami innej woli. Mamy nawet dokładny przykład takiego zjawiska Eldarów. Lordów Feniksów, gdzie tożsamość Lorda nadpisuje aktualnego użytkownika pancerza. Wiemy też, że po wojnie o unifikację istniało kilku samodzielnie funkcjonujących perpetuali, których którykolwiek z agentów Kabały mógł porwać, wyczyścić ciało i stworzyć nową osobowość wiernego oficera ludzkości, który został przez nich wskrzeszony, a więc mający u nich dług. Wszystko git i się klei, gdyby nie cytat. Nie jestem perpetualem, już nie. Nigdy nie byłeś. W sumie tak, z technicznego punktu widzenia byłem, odradzającym się nieśmiertelnym. Fajne czasy, byłem jednym z was z definicji. Poprzez manipulację Eldari, nie byłeś jednym z nas, zaledwie współgrałeś z nami.
żałośnie. Wprost potwierdza on, że nieśmiertelność Johna jest sztuczna, w wyniku ingerencji kabały i tym razem od bardzo wiarygodnego źródła. Wracamy więc niemal do punktu wyjścia, gdyż porwane ciało, gdyby nie było nieśmiertelne, równie dobrze mogło być stworzone od zera, mogłoby ulec modyfikacji, po prostu nie ma to wpływu na ostateczny efekt. Wszystkie informacje wskazują na to, że kabała niemal stworzyła sobie nieśmiertelnego, więc czemu nie mają ich armii? Tu idziemy do innego kłębka teorii, a mianowicie, że metoda, jakiej użyto do stworzenia Johna, nie może być zreplikowana. Choć nad samą metodą jeszcze się pochylimy, to musimy założyć pewne rzeczy. Metoda, jakiej użyto do wskrzeszenia Johna, czy to sprowadzenie jego duszy do wcześniej przygotowanego ciała, czy też materializacja jego duszy i ciała jednocześnie, jest w tym momencie generalnie poza możliwościami kabały. Wiemy, że dokonali tego przynajmniej raz, niemniej jednak mogli to zrobić tylko i wyłącznie bardzo ograniczoną liczbę razy. Co do natury tej metody, tu sprawa staje się bardziej skomplikowana. Wiemy, że istnieje przynajmniej jedna metoda wskrzeszenia, która, na dodatek, faktycznie tworzy nieśmiertelnego. Niestety jej wykonanie jest raczej poza zasięgiem kabały, gdyż wykorzystuje demony, ich odwiecznych wrogów. W książce Zdrajca Erebus wykorzystuje prawdziwe imiona licznych demonów oraz inne mroczne sztuczki do wskrzeszenia Sarini Valanti, która jak potem się okazuje staje się nieśmiertelna oraz przy okazji jej ślepota zostaje wyleczona. Podstawową różnicą między tą metodą, skąd też przy okazji wiemy, że to nie ona została użyta, to poza demonicznością rytuału wykorzystanie fizycznych zwłok Sarini, podczas gdy wiemy, że ciało Johna nie było, jak ustaliliśmy, John zyskał nowe ciało. Nie wiemy też, na ile metoda Erebusa mogła być replikowalna, bo ponownie, o ile wiemy, nigdy nie została użyta ponownie. Czy mamy jednak w świecie Warhammera inne przypadki zmartwychwstania? I tak, i nie. Jeden z nich celowo pominę, ponieważ wiemy, że dany osobnik został wskrzeszony. Nie wiemy jednak, z jakim skutkiem. Wiemy, że żyje, ale nie wiemy, czy jest perpetualem. To mam na myśli. Nie możemy też brać pod uwagę wszelkich wskrzeszeń w wykonaniu demonicznych prymarchów, zwykłych demonicznych księżąt, demonów, a co za tym idzie też żyjących świętych, no i oczywiście nekronów też nie bierzemy tutaj pod uwagę. Mamy jednak dwa inne przypadki magicznego wskrzeszenia, oba w skrajnie niereplikowalnych sytuacjach. Pierwsze z nich to połączenie magii i technologii, a mianowicie robótek Gulliman. Został on śmiertelnie zatruty przez swojego brata Fulgrima i tylko pole stazy trzymało go przy życiu przez wiele tysięcy lat. Został on jednak ostatecznie przywrócony Imperium dzięki interwencji pancerza przeznaczenia i być udźgniętym przez Eldarską Wiedźmę. Kwestią sporną pozostaje, jak bardzo martwy faktycznie Gulliman był, czy został ocucony, czy faktycznie wskrzeszony. Kolejne magiczne wskrzeszenie to oczywiście sama Yvraine, jednak ponownie ona została wskrzeszona, gdyż zginęła w tym samym momencie, co przerwanie pewnego eldarskiego rytuału i ponownie nie wiemy, czy stała się nieśmiertelna. Jestem pewien, że istnieje jeszcze wiele innych przypadków wracania z martwych i z chęcią usłyszę w komentarzach, które pominąłem. Oba wymienione przypadki mają ze sobą jednak wspólny element. Są skrajnie specyficzne. Połączona moc technologii lidarskiej magii, zbieg dwóch wydarzeń co do sekundę, może to oznaczać, że metoda wskrzeszenia Johna również należała do tych niezwykle jednorazowych zbiegów okoliczności, niemożliwych do replikacji. To by wyjaśniało, dlaczego John był stosunkowo unikalnym agentem kabały. No właśnie, czy unikalnym? Wiemy, że kabała posiadała przynajmniej jeszcze jednego ludzkiego agenta, który był nieśmiertelny, Daimona Platanisa. Tutaj jednak wszystko wskazuje na to, że był on naturalnym perpetualem, więc nie musimy go brać pod uwagę przy omawianiu Johna. Dlaczego więc metoda wskrzeszenia musiała być nie tylko unikalna, niepowtarzalna, ale też dotyczyć niejako specyficznie Johna? Pomijając oczywiście najprostszą odpowiedź, nigdy się nie dowiemy, bo tak, chcę zaproponować najbardziej logiczne rozwiązanie. Przeznaczenie. Cała kabała usilnie wierzyła w wizję przyszłości, która wyśniła w swoim transie. Herezji Horusa zakończonej zwycięstwem chaosu, który potem niszczy sam siebie. Zrobiliby wszystko, by zrealizować tę wizję. Nic dziwnego więc, że gdy w rzeczonej wizji zobaczyli nieśmiertelnego człowieka, który realizował ich rozkazy, a rzeczonego człowieka nie mieli jeszcze pod ręką, to zrobili wszystko, by sprowadzić go do siebie. W swojej oryginalnej wizji oczywiście nie wiedzieli, że John w pewnym momencie ich zdradzi i doprowadzi do ich upadku. Wiedzieli tylko jeden tor wydarzeń. Mam na myśli to, że kabała widziała swojej wizji Johna, uznali, że jest niezbędnym elementem realizacji ich wizji, więc nawet jeśli posiadali jednorazowy, unikalny sposób na zmartwychwstanie kogoś, to byli gotowi poświęcić go na Johna, gdyż zajmował ważną rolę w ich wizji. Istnieje nawet minimalna szansa, że kabała była gotowa wykorzystać demony, podobnie jak to zrobił wcześniej Erebus, żeby sprowadzić Johna do rzeczywistości, żeby móc zrealizować ich wizję, gdyż po prostu ich cel uświęcał każde środki. Trochę podobnie jak radykalni inkwizytorzy w dzisiejszych czasach. Co jeśli ktoś pomógł kabale bez ich wiedzy? Teoretycznie działanie Johna ostatecznie doprowadziło do niejakiego lepszego zakończenia herezji dla chaosu, jeśli wierzyć oczywiście wizji kabały. Kabała żyła w przekonaniu,
że obecność Johna jest niezbędna do realizacji ich wizji. Co jednak, jeśli ktoś inny wiedział o zmienności ludzkiej natury i o tym, że ktoś taki jak John w pewnym momencie zdradzi kabałę i pomoże chaosowi w zwycięstwie. Co jeśli kabale tak łatwo było wstrzycić Johna, gdyż po prostu mieli wsparcie z drugiej strony. Wtedy po prostu, drodzy widzowie, wszystko poszło zgodnie z planem. Tak, wiem, taka teoria to poważne nadużycie, ale przyznam, że kiedy mówimy o wizjach przyszłości, zwłaszcza w 40, mieszamy do tego jeszcze kilka wersji tej przyszłości i to, że pomimo, że wszystko wskazuje na jedno zakończenie, faktycznie kończy się w inny sposób, powoduje, że myślę, wszystkie chwyty są dozwolone. Ale porzucając te bardziej ezoteryczne aspekty, powiedzmy na kilka pytań, na które moim zdaniem możemy odpowiedzieć śmialej. Po pierwsze, czemu kabała nie stworzyła klonów nieśmiertelnych ludzi? Skoro potrafią robić zwykłe ludzkie ciała, nawet jeśli nie potrafią tworzyć nieśmiertelnych, to czemu, mając nieśmiertelnych, nie sklonowali sobie nieśmiertelnych i używali takiej armii? Otóż nie mamy żadnego potwierdzenia, że sklonowany perpetual pozostaje perpetualem. Oczywiście, biorąc pod uwagę, że nieśmiertelność jest w teorii w 40 cechą genetyczną, możliwe, że nieśmiertelność ma jednak nadprzyrodzoną naturę i osnowa po prostu nie obdarzyłaby klona nieśmiertelnością. Jeśli końcowym rezultatem działań kabały było stworzenie nieśmiertelnego człowieka, to czemu, nawet po fakcie, nie włożyć do niego świadomości Eldara i mieć Eldara w nieśmiertelnym ciele? Po pierwsze, wracam do teorii tego, że kabała myślała, że potrzebuje Johna do realizacji swojej wizji i to Johna, nie Johna jego ciała, to warto zauważyć, że Eldarzy są zbyt dumni na takie rzeczy jak wkładanie swojej świadomości w ludzi. Nie bez powodu zgodzili się na poświęcenie całego gatunku ludzkiego, żeby uratować swoją rasę. Kabała to banda snobistycznych, elitarnych rasistów. Żaden z nich nie chciałby się znaleźć w ciele Monkaja. Skoro kabała posiadała technologię do stworzenia nieśmiertelnego, czemu po prostu nie użyła go na Eldarze? Ponownie, będę się trochę tego trzymał, ale kabała mogła trzymać się tego, że nie tego potrzebuje do realizacji swojej wizji. I też podczas gdy wiemy, że Eldarzy, no przynajmniej część z nich, da się wskrzesić, da się włożyć ich duszę do nowego ciała, to nigdy nie mieliśmy do czynienia z nieśmiertelnym Eldarem. Mam na myśli Eldarem Perpetualem. Ten gen, a właściwie ta mutacja, ta nadprzyrodzona zdolność, musimy tak to nazywać, to nie możemy niestety tego podpinać pod biologię. Może być czysto ludzką mutacją, tak jak do pewnego stopnia jest gen Pariasa. Wiemy, że podczas gdy bycie blanką nie jest wyłącznie ludzką cechą, jeśli się nie mylę, to zarówno Watchersi są trochę blankami, jak również Solitarzy do pewnego stopnia, to jednak u ludzi ten gen ponoć występuje najpowszechniej, najbardziej naturalnie. Więc podobnie z nieśmiertelnością, może być to powszechna, naturalna zdolność ludzi, podczas gdy u innych ras może nawet nie występować. Podsumowując, skąd w takim razie wziął się nowy John? Gdybym mógł zignorować pewien cytat, powiedziałbym, że John to sztucznie wyhodowana osobowość wgrana w ciało Perpetuala, którego kabała kiedyś pozyskała. Można w sumie powiedzieć, że nieśmiertelne ciało Johna powstało z innej granicy Xeno, tylko nie taki, jakbyśmy mogli się spodziewać, więc zarówno cytat, jak i teoria mogą ze sobą współdziałać. Jeśli jednak takie rozwiązanie nam nie pasuje, to możliwe, że kabała była w posiadaniu jakiegoś artefaktu z czasów wojny w niebiosach, którego użycie było niezwykle kosztowne lub po prostu jednorazowe. Może byli gotowi jednak na jednorazowy pakt z jakimś demonem, którego imię im umkło? Tak czy siak postanowili wykorzystać to, gdyż widzieli Johna w swojej wizji. Jak wielokrotnie powtarzałem, nigdy nie dowiemy się. Po pierwsze, mało kto pamięta cytat z Legionu, a tym mniej osób zależy na rozwiązaniu tej sprawy. Jeśli zastanawiamy się, dlaczego John był jedynym człowiekiem, którego kabała wskrzesiła, to równie dobrze możemy się zastanawiać, dlaczego nikt nie zreplikował rytuału, który stworzył Imperatora. To dopiero jest sekret, którego nigdy nie poznamy. Choć w teorii raz udało się zreplikować ten rytuał. To wszystko na dziś. Bardzo dziękuję za uwagę i zapraszam na kolejny film. Następny, mam nadzieję, pojawi się szybciej, mam nadzieję, będzie trochę dłuższy i mam nadzieję, będzie trochę bardziej konkretny, a nie na podstawie jednego cytatu. Jeśli mogę zaprosić do jakichś filmów aktualnie dostępnych na kanale, to ten wyświetlany właśnie na ekranie jest specjalnie dostosowany do Ciebie, drogi widzu. Będę również wdzięczny za wszelkie łapki w górę, subskrypcje, polubienia, jak również łapki w dół, bo to oznacza, że po prostu temat nie był interesujący. Ale oczywiście mam nadzieję, że każda łapka w dół będzie powiązana z komentarzem, żebym wiedział, co poprawić w następnym filmie. I w takim razie do usłyszenia następnym razem.